Chyba jestem na żywo. Właśnie mi się przypomniało, że z tego telefonu robiłam transmisję na żywo wcześniej i że mi przerwało połączenie. Mam nadzieję, że teraz takiej sytuacji nie będzie. Tak jak zapowiadałam, robimy dzisiaj drugą transmisję na żywo. Ta będzie dotyczyła zrobienia obiadu na jutro pod tytułem Szpinak. Będzie dzisiaj bardzo zielono, będzie bardzo szpinakowo. Dlatego, że lubię od czasu do czasu zrobić porządki w lodówce i w zamrażarce, żeby... Właśnie, widzicie, idzie sezon, więc chcę się też do niego przygotować i posprzątać. Dlatego dzisiaj zrobimy zupę szpinakową krem oraz sos ze szpinakiem w wersji wegańskiej do makaronu tagliatelle. I to też będzie makaron, Boże, mówcie, ryżowy, który też ma takie grubsze wstążki, które się świetnie nadają do tego dania, ale tak naprawdę każdy makaron się będzie nadawał do tego dania. No dobra, to słuchajcie, zaczniemy sobie szybko od zupy. Żeby wstawić zupę, ona będzie nam się już gotowała na frendzie, wykorzystamy do tego frenda i w międzyczasie będziemy robić po prostu makaron. Jak nam to wyjdzie? Nie wiem, oba dania robię pierwszy raz. W Thermomixie oczywiście. No wcześniej, nie, wcześniej robiłam zupę szpinakową, kiedyś robiłam, kiedyś, jeszcze przed Thermomixem, to gotowałam zupę szpinakową, a makaronu to bardzo, bardzo dawno nie robiłam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, więc tak, rozpocznij gotowanie. I tutaj mamy zupa krem ze szpinakiem. Hej! Ktoś mnie ogląda, jeszcze nie widzę, żeby ktoś mnie oglądał, ale lajki idą, to znaczy, że ktoś mnie ogląda. Dajcie znać w komentarzu, skąd mnie oglądasz. A, no właśnie, chciałam powiedzieć, że dzisiaj po prostu ta wiadomość to zbiła mnie po prostu z nóg. Patrzyłam na to, serduszko nawet poszło, super. Słuchajcie, ta wiadomość po prostu sprawiła, że moja kopara opadła na ziemię. Totalnie, ale to totalnie. Jak dowiedziałam się, że od jutra są, uwaga, raty 0% na Thermomix. W ogóle what? Nie? Ale fantastycznie, cieszę się bardzo, bo wiele z Was pyta właśnie o Thermomix. Chcę go mieć, chcę sobie go kupić. Tylko właśnie czeka na raty zero, więc to jest najlepszy moment, decydujcie się, bo im szybciej się zdecydujecie, im szybciej podpiszemy umowę, tym szybciej on będzie u Was w domu, ponieważ też ten czas oczekiwania na Thermomix będzie... No teraz na czarnego się czekało, klienci już dostają po 8 tygodniach od zamówienia, chociaż było maksymalnie do 12 tygodni. I myślę, że te białe też będą przychodzić w podobnym okresie czasu. Nie chcę Wam obiecywać, nie chcę mówić. Tak samo mówiono nam, że nie, w tym roku, nie, taka inflacja, wszystko idzie do góry, żadnych rat zero, nie spodziewajcie się w ogóle. No to słuchajcie, ja akurat drugi rok dopiero zaczął mi się jako przedstawiciela, więc nie ogarniam, nie, czy mam to brać na serio, czy nie. I czego się spodziewać, więc założyłam, że naprawdę ze względu na sytuację, która dzieje się na całym świecie, że nie będzie tych rat zero, naprawdę w to wierzyłam i bardzo się cieszę, że są. Dobra, ale nie, to o tych ratach zero, to jeszcze pogadamy sobie, zacznijmy robić po prostu pyszną zupę na jutro. Zrobimy praktycznie w jednym czasie dwa dania na jutrzejszy obiad. Mam nadzieję, że to Wam też pokaże, jakie Wy możecie, z jakich Wy możecie możliwości korzystać podczas używania Thermomixa. Możliwe, że, nie wiem, nie widzę komentarzy, więc nie jestem pewna, czy one przychodzą, czy Wy komentujecie, czy nie komentujecie, czy coś po prostu tutaj nie gra, nie mam zielonego pojęcia. Okej. Dobra, więc tak, wrzucamy do Thermomixa 15-20 gram koperku. Ja wrzucę od razu cały, jaki kupiłam, koperek. Uwielbiam. I wrzucę resztę do mrożenia. Więc wrzucamy cały koperek. Dalej. O, dobra. Zamykam naczynie miksujące. 3 sekundy, obroty 8. No dobra. To jedziemy, nie? Dobra. Więc tak, 12. Cześć Sylwia! Hejka! No. Słuchajcie, zobaczcie, jaki był koperek, teraz jaki jest. Czyli możecie nawet, jak kupujecie dużo koperku i nie chce Wam się go siekać, żeby go mrozić, to zobaczcie, no 3 sekundy i macie posiekany koperek do mrożenia. Zobaczcie. O, tak to wygląda. Więc część koperku użyjemy sobie do zupy, a część po prostu wrzucę do
do mrożenia. No teraz miałam jeden pęczek, więc nie będzie z tego za dużo, tego koperku, ale zawsze coś. Tak samo możecie z pietruszką zrobić. Po co stać i siekać? Ja przynajmniej nie lubię tego, nigdy tego nie lubiłam robić. Lubiłam mieć zamrożony koperek, żeby mieć na czarną godzinę, ale najgorsze to było dla mnie po prostu siekanie tego, nie? Dramat. Okej. Dalej. Przełożyć do innego naczynia. Dajemy 100 g cebuli pokrojonej na pół. Więc nawet macie napisane, że trzeba pokroić. Nie wiem, ile to będzie. 110. Dwa ząbki czosnku zapomniałam. Dobra. Weźmiemy czosnek. Dobra. Uwielbiam czosnek. Zresztą wiecie, jak mnie oglądacie, to wiecie, że jestem fanką czosnku. Mój mąż się nie cieszy z tego za bardzo. No, dobra. Ok, dwa ząbki czosnku, 20 g oliwy z oliwek. Zapowiada się ciekawie. Jeszcze takiej zupy nie jadłam i tak ją będę modyfikowała pod swoje widzimisię. Ponieważ nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Ale nie bójcie się eksperymentować. Dobra. Zobaczcie, tak to wygląda. Zakrywamy. 5 sekund będzie siekana cebula. Dobra. I zobaczmy, co z tego wyszło. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma Thermomixa, to dzisiaj nagrałam fantastyczny live na temat tego, co wchodzi w skład zakupionego Thermomixa, jakie możliwości Wam to daje, co możecie zrobić dzięki wykorzystaniu tych wszystkich elementów i jak one wyglądają, jaka jest ich funkcjonalność. Tego wszystkiego dowiecie się z tego live'a, więc on jest podzielony na dwie części, bo niestety zerwało mi połączenie. Więc zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli się zastanawiasz, czy warto kupić, czy to jest urządzenie, które rzeczywiście Ci się przyda w domu, to koniecznie ten live jest dla Ciebie. Dobra, zobaczcie. Tak jest posiekana cebula. 5 sekund. I mamy posiekaną cebulę. Jeśli martwicie się, o, bo to goryczka, coś tam, nie, to nigdy, naprawdę, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby danie było... Cześć Agata. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby danie mnie było goryczkowe od cebuli. Dobra, zakrywam to. Nie, nie, nie. Dobra, dalej. Prawie pójść. Przesiekałam to jeszcze raz, to by była papka, słuchajcie. Dobra, teraz przez 3 minuty będzie nam się rumieniła ta cebula. Dzięki temu ona puści do tłuszczu te najlepsze swoje smaki, soczystość i będzie taki aromatyczna ta zupa. Zawsze do każdej zupy, nawet, słuchajcie, jest tutaj zupa krem z... Boże, z czego? Mówcie. Z cukinii. Tak, z cukinii. Tu jest zupa krem z cukinii, w której nie używamy. Nie ma w przepisie, żeby właśnie podsmażyć cebulę w 120 stopniach, zrumienić ją, czy zeszklić. O, to jest to słowo. Zeszklić. Ja zawsze to robię. Zawsze. Dzięki temu ta zupa jest niepowtarzalnie aromatyczna. Wam też polecam. Praktycznie do każdych zup tak robię. Wtedy jest po prostu inny smak. W ogóle tłuszcz jest nośnikiem smaku i jeśli my właśnie podsmażymy nawet same warzywa, trochę podsmażymy na tłuszczu, zeszklimy razem z całą resztą, z cebulą i tak dalej, to też naprawdę dużo, dużo daje, jeśli chodzi o walory smakowe. Nie wiem, czy ktoś jest z Was, kto jeszcze w ten sposób przygotowuje zupy, sosy, że szklenie cebuli jest jednym z ważniejszych etapów przygotowania? Dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie, jak tutaj ładnie się, nie wiem, czy widać, nie widać za bardzo. Tutaj już fajnie tam para idzie, ale nie na moje oczy, błagam, bo będę płakać. No, a dzisiaj pomalowałam sobie rzęsy, więc szkoda, żebym tutaj pandą była, nie? Czekajcie. Zastosuję sobie, Boże, tą kartkę, żeby troszeczkę sobie ulżyć. Przy tym. Normalnie bym odeszła, tak? Ale prowadzimy live'a, no to wiadomo. Jeśli macie jakieś pytania, w ogóle też zachęcam Was do zadawania ich tutaj. Jak będę mogła, to bardzo chętnie odpowiem. Możecie do mnie pisać też na priv, jak Wam jest po prostu wygodniej. Możecie udostępniać tego live'a i każdego innego.
który Wam się podoba, po to, żeby też inspirować innych ludzi, tych, co mają Thermomix, a którzy mało z niego korzystają. Może wśród Was są tacy znajomi, bo nie zawsze... Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, nie wszyscy przedstawiciele, że tak powiem, intensywnie inspirują swoich klientów, jeśli chodzi o korzystanie z Thermomixa i niektóre osoby mogą czuć się lekko opuszczone, nieinspirowane, niezachęcane, przez co ich Thermomix czasami nie pracuje tak dużo, jak powinien. Ale kiedy masz dobrego przedstawiciela, to wierz mi, tak jak moi klienci, oni co chwilę do mnie piszą: Anka, zrobiłaś to? Jezu, jakiego mi smaka narobiłaś? Teraz ja robię, nie? O, widziałam, że wczoraj robiłaś to, no to ja też dzisiaj robię, nie? No i to jest takie fantastyczne, bo widzę, że to, co robię, to, co Wam pokazuję, Wy to robicie, próbujecie tego i ja jestem przeszczęśliwa, bo wiem, że Wasz Thermomix chodzi i pracuje dla Was, gotuje Wam fantastyczne dania. O to właśnie chodzi. Więc jeśli macie takich znajomych, którzy są zaniedbani albo po prostu dostali od kogoś prezencie i nie mają kontaktu ze swoim przedstawicielem, czy przedstawicielem, który gdzieś tam pośrednio brał w tym wszystkim udział, wyślijcie ich do mnie. U mnie na pewno znajdą masę inspiracji, masę pomysłów po to, żeby wykorzystać swój Thermomix, żeby na co dzień z niego korzystać. Dobra, idziemy dalej. 300 gram ziemniaków. No i tutaj zaczyna się modyfikacja, bo oczywiście przygotowałam ziemniaki. Tarujemy. Jak zdejmujemy pokrywę, to on jakby widzi to wszystko, więc tarujemy. I wrzucam, nie wiem ile tam wyjdzie tych ziemniaków, to mniejsza z tym, 208 gram i moja modyfikacja jest taka, że po prostu dorzucę cukinię i to będzie taka zupa szpinakowo-cukiniowo-ziemniaczana. Znaczy ziemniak właściwie tu będzie głównie takim zagęstnikiem. Widzicie, wrzucam ze skórką. Skórka ma bardzo dużo wartości odżywczej, zwłaszcza chlorofilu, który jest bardzo silnym antyoksydantem. Dlatego warto wykorzystywać cukinię ze skórką. Tym bardziej, że jest jadalna. To szkoda w ogóle tego marnować. Dobra, dalej. Zobaczcie, tak to wygląda w tej chwili. I jedziemy z tematem. Dalej. 4 sekundy. Obroty 5. On się rozkręca. Tak, widzicie, jak pracuje. Dobra. Dalej. I mamy co? Co mamy? Wow, jak ładnie to wygląda, słuchajcie. Zobaczcie. Będziemy robić z tego i tak zupę krem, nie? Więc tak to wygląda. Oczywiście można zrobić zupę z większymi kawałkami. Jezu, słuchajcie, zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Normalnie jestem w szoku. Już mi jest bardzo apetycznie z tym. Dobra. I tara. 700-800 gram wody. Więc nalewam tutaj to, co mam. Dobra, jest ponad 800. 2 łyżeczki koncentratu bulionu. Zobaczcie, tutaj mamy bulion warzywny, który zrobiłam w Thermomixie oczywiście. Dokładnie z resztek warzyw, które miałam. Pięknie pachnie. Więc daję do zupy i zakładamy miarkę, tą pokrywę i dalej. I teraz wykorzystam sobie frenda, bo przełożę sobie garnek z tą zupą, tak, do gotowania na frenda. Ustawiam parametry takie, jak są tutaj, czyli 15 minut. 15 minut. Temperatura 100 stopni. 100. Dobra. I obroty 1, 2. 1, 2. No, witam. Cześć, Małgosia. No i słuchajcie. No i w tym momencie przerywam na razie gotowanie tego dania i wchodzę sobie w sos szpinakowy. Czyli wchodzę w ten tiagatelle ze szpinakiem. To będzie naprawdę turbo modyfikacja, bo nie będzie i parmezanu, i śmietany. Po prostu zrobię go tak bardzo na czuja. Już tak robiłam, bo najwięcej to daje masła wtedy, żeby dać taki właśnie ten mleczny, śmietankowy smak, to daje osełkę i trochę mleka roślinnego i to mi załatwia sprawę i ten sos naprawdę jest taki.
Także w Thermomixie jeszcze nie robiłam w takiej wersji. Dobra, słuchajcie, mamy odważyć makaron. Makaron normalnie gotujemy w garnku podczas przygotowywania tego dania. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć szpinak. Ja mam mrożony, który już się odmraża, więc on tam stoi. Pomijam ten krok. 80 gram parmezanu pokrojonego na kawałki. Nie mam parmezanu, damy trochę orzechów nerkowca, żeby właśnie też zagęścić i dodać sporej wartości odżywczej, no bo obiad też ma sycić i ma być zdrowy. No jeśli nie możecie nerkowca, to świetnie sprawdzą się blanszowane migdały. I tak, słuchajcie, tak żeby Was nie skłamać, to tak 50 gram to będzie maks. Więc daliśmy nerkowce, będziemy je teraz miksować. A gdzie są nożyczki, kochanie? Tutaj, proszę. No dobra, gdzie mam miarkę? O, jest miarka, więc od zupy pożyczę. Miksujemy, 10 sekund obrotu. Jak to się nie przyzwyczaiło? Ale powiem Wam szczerze, czasami mi się zdarza, że dzieciaki pójdą spać, a ja jadę z gotowaniem. I też czasami tak głośno, one mają tutaj pokój obok, za tą ścianą, co nic ich nie rusza. Rano to samo, wstanę wcześniej, ogarniam dla nich śniadanie, coś tam mocniej zmiksuję, jakieś orzechy do owsianki czy coś takiego i jest po prostu, wiecie, dalej sobie śpią i nic ich w ogóle nie rusza. To jest też kwestia przyzwyczajenia. Dobra. Słuchajcie, co tu się stało? Teraz muszę ten wytrzeć kopystkę. Zobaczcie. Orzechy nerkowca, jak zmiksowane. Normalnie na proszek. Dobra, tu wezmę miseczkę. Ja, niesamowite po prostu. Zobaczcie. I to w 10 sekund, nie? Tak tylko chciałam powiedzieć, 10 sekund. Dobra, więc przerzucam to do innego naczynia. Ok. Wstawiam z powrotem, to będzie czekało w miseczce na swoją kolej. Aha, i teraz 100 gram cebuli. Znowu mamy cebulę pokrojoną na pół. 150, nie. Dzieciaki nie zjedzą. 100, damy 100. Dalej, 2-3 ząbki czosnku. Znowu jedziemy z czosnkiem. Poczekajcie, czy ja włączałam dobry przepis? Proszę? Nie chcemy 150! Nie chcą 150. Mm-mm. Już krzyczą, że nie chcą 150 gram cebuli. Dobra. Słuchajcie, naprawdę nie widzę, czy ktoś mnie ogląda nadal, nie? 150? Dobra. Cukru? Nie! Tymon, nie, cukru nie. Tego? Nie, tego też nie, czosnku też nie. A tego? Cebulki. Dałam mniej, tak? Mniej jest cebulki. Mamo, to? Poczekajcie, mam tutaj ważną misję, a co mam z tym zrobić? Minecraft! Tak, Tymon dostał Minecrafta od babci i teraz jest po prostu wielkie... Nie, od babci kofi! Jest składanie. Dobra. Mamy czosnek i 40 gram oliwy. Dobra, wlewamy. Właśnie zastanawiałam się, czy dam radę dzisiaj zrobić z Wami spotkanie po południu, czy nie. Ale fajnie, udało się. Jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Wy też. Dobra, prawie 30. Dobra, dalej. I teraz będziemy robić to samo, co wcześniej. Czyli 3 sekundy. Podmiksuje nam się wszystko. Zgarnąć kopystką ze ścianek i będziemy teraz to podsmażać. Dobra. No, bardzo ładnie posiekane, zobaczcie sami. Ok. I podsmażamy 2 minuty w
no, w naczyniu miksującym, tak samo jak wcześniej. Widzicie, te same składniki, praktycznie do jednego, znaczy nie no, cebula, czosnek i szpinak, to będzie coś, co ich łączy. Co, Tymon? A, okej. No dobra. Dajcie znać, czy ktoś mnie ogląda już, bo ja nie widzę naprawdę teraz, coś mi się tam stało i nie pokazuje mi się, czy ktoś mnie ogląda, czy nie. Dajcie znać, czy ktoś w ogóle jeszcze jest, czy jestem tutaj sama. Bo czasami też tak może być. Tak, i tutaj też podgrzewa nam się, podsmaża do 120 stopni. Tutaj jeszcze nam zostało 8 minut gotowania. Jeśli chodzi o frenda, to obroty tam są 2. Taka jest prędkość. I mamy tutaj po prostu, możemy też odkryć naczynie. Właściwie mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Czekajcie. Wezmę tylko to. Au, ciało, poparzyłam się. Dobra. Zobaczcie. Friend ma obroty 2, więc jest po prostu bezpieczniejszy i nie musi się, nie muszą się rączki zamykać, żeby było bezpiecznie, więc można tak zostawić. To są najszybsze obroty, jakie daje friend. I po co on w ogóle jest? Głównie po to, żeby pomóc właśnie w takich sytuacjach, kiedy musicie coś szybko przygotować, dwa dania za jednym razem, robicie, wstawiacie, tutaj siekacie, tutaj gotujecie i tutaj w tym momencie robicie coś innego, na przykład tu się Wam gotuje gulasz, tutaj robicie ciasto, surówkę i inne rzeczy, które potrzebujecie zrobić na obiad, na jakąś imprezę, czy różne inne okazje, które Wam tam wpadną do życia. Dobra, dalej. 250 gram śmietany. No nie damy śmietany. Chociaż trochę tak, masło damy. Na pewno dam masło, osełkę. I to słuchajcie, to wszystko daję na oko. Świnkę zrobiłeś? Dobrze. Świnka. No, dobra. Daję masło. Minecraftowa świnka. 50 gram masła. Dam trochę śmietany wegańskiej, takiej kwaśnej. 40 gram. Dobra, chociaż też można dać. 50 gram. I dam trochę mleka roślinnego. Do 200 gram, czyli razem 200 gram. Dobra. Dalej, jedną łyżeczkę soli. O, łyżeczka mi brakuje. Łyżeczka, więc dajemy łyżeczkę soli. Dalej, szczypta pieprzu czarnego. Ale niedużo też. Szczypta gałki muszkatołowej, to jest moja najulubieńsza przyprawa, jeśli chodzi, zawsze dodaję do każdego dania ze szpinakiem gałkę muszkatołową i tam, gdzie jest cukinia, z tego względu, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, podkręca smak, aromat, jest po prostu fantastyczna. I właśnie to też jest fajne w Thermomixie, że my, przyrządzając przepisy termomiksowe, uczymy się, jakie przyprawy do czego pasują. Ja na przykład nie wiedziałam, że cynamon można do gulaszu użyć. Jest wiele ziół, które można użyć do różnych dań. Na to bym sama nie wpadła, ale dzięki temu, że ja gotuję tutaj, to już czegoś się uczę. Czegoś nowego, jakiegoś takiego nowego spojrzenia, świeżego. I to jest też fajne, bo tutaj, jeśli chodzi o przepisy w Cookidoo, to ziół jest masa, a zioła są przede wszystkim zdrowe, prozdrowotne dla naszego organizmu, wspomagają trawienie, mają bardzo dużo antyoksydantów i bardzo dużą wartość odżywczą. Dlatego warto używać je w naszej kuchni, a często nie wiemy nawet jak, kiedy i do czego możemy wrzucić takie zioła. A tutaj wszystko jest fajnie w przepisach pokazane. Dobra, więc dajemy trochę tej gałki. Dalej, ja lubię dać jeszcze, słuchajcie, bazylię, to już dam od siebie. Dam świeże liście bazylii i oregano. Dlaczego? Dlatego, że ja uwielbiam dawać je do wszystkiego. Dobra, i będzie nam się to grzało.
przez 3 minuty podgrzeje nam się do 60 stopni, do 100 stopni nam się podgrzeje. W międzyczasie to powinno się skoczyć, to powinno się zamienić. Zobaczymy, jak to nam po prostu wyjdzie w praktyce. Dobra, zobaczę, jak tam mój szpinak, czy on się odmraża. Dobra, ten będzie do zupy dobry, to już czuję. Albo może i do tego sosu. No bo już trochę zmiękł. Okej, dobrze wiedzieć. No dobra. Zapachy po prostu najlepsze. Tutaj zmniejszę sobie obroty, bo może być na jeden. Dajcie znać, czy mnie ktoś ogląda, czy jesteście tutaj ze mną, czy pasuje w ogóle Wam ta godzina na live'a, bo ja nadal robię, słuchajcie, próbuję teraz, testuję różne godziny. Nie wiem dokładnie, w jakich godzinach mogłabym się wbijać tutaj do Was, żeby Was inspirować, żebyście byli, żebyście mogli na żywo być, żebyście mogli zadawać pytania, jeśli macie w ogóle jakieś na żywo i uzyskać od razu odpowiedź, więc cały czas szukam tej odpowiedniej godziny, która pozwoli mi, że tak powiem, bardziej się do Was dopasować. Może zrobię taką ankietę właśnie na stronie, gdzie, wiecie, właśnie, zrobię taką ankietę na stronie z propozycjami godzin, może weźmiecie w niej udział i dzięki temu będę wiedziała już w końcu, w których godzinach mam robić. No, a propos szpinaku, to jak wiecie, ma bardzo dużo wartości odżywczych. Jeśli chodzi o surowy szpinak, nie polecam go osobom z dną moczanową ze względu na szczawiany, ale jak już mamy go przerobionego, podgotowanego, to już nie jest, że tak powiem, nie jest ryzykowne jedzenie go, więc można jak najbardziej, tak? Najgorzej właśnie z surowym szpinakiem. Ale jeśli jesteście zdrowi, tak najbardziej surowy szpinak świetnie Wam się nada do szejków, do smoothie bowl. Jest takie super szpinakowe smoothie bowl z jagodami goi. Rewelacyjne, jest po prostu tak pyszne, tak syte, że spokojnie wystarczy Wam sytość gdzieś, no nie wiem, na 4 godziny. A jak jesteście syci i jesteście najedzeni, to spokojnie nie musicie, nie myślicie w ogóle nawet o przekąskach. Najgorzej jest właśnie nie dojadać albo jeść wysokokaloryczną żywność, która, wiecie, szybko przeleci przez Was przewód pokarmowy i zaraz chcecie... Proszę? Na urodziny! Jak słodycze na urodzinach? No. Jak nie mogą imprezy. Jak nie mogą? To motylce twoje. Tymon to w ogóle w innym świecie. Dobra, słuchajcie, 3 sekundy, 2, 1 i idziemy dalej. Dobra, 20 gram rozdrobnionego parmezanu. My dajemy nerkowce. Trochę nerkowców. Dobra, nie mieszam tego, daruję sobie. I teraz damy szpinak. Teraz patrzę, chyba ten dam. Ale tu nie będziemy miksować. Nie, to będę dam ten. Dobra. Zrobimy ten szpinak. 200-250 gram. Ok. O, spadła mi ściereczka. Dobra, no i zobaczcie, tak to wygląda w tej chwili. Zmrożonym szpinakiem. Nie zakładać miarki. Jedziemy z waromą. Około 7 minut i później w tym czasie powinniśmy jeszcze jakby dorzucić tutaj resztę szpinaku. Więc z tamtego opakowania trochę dam, zobaczę, ile mi zostanie, jak dorzucę do zupy. Bo zaraz wrócimy po prostu do zupy. Tutaj niech się trochę wymiesza, dlatego że Fręt nie lubi, jak są duże, twarde kawałki i on wtedy potrafi się zatrzymać na chwilę, więc darujemy sobie. Tutaj idzie to mieszanie. Dobra, zobaczymy. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, wiem, że Ty skończyłeś. Super. Więc teraz zobaczymy, jak to nam wyjdzie tutaj, jak my to zamienimy. Dobra. Więc przekładam sobie na Frenda. Ok, dobra. I tutaj ustawiam te same wartości, co były, tak? 6 minut, waroma i obroty 1. Mam nadzieję, że to pójdzie wszystko dobrze.
Marzena. Cześć Marzena, Dariusz. Co dzisiaj robimy? Zupę krem ze szpinakiem, modyfikowaną, ona jest z ziemniakami, ona też jest z jajkiem, tylko jajko dodaje się na sam koniec. I ja dodałam od siebie cukinię oraz robimy tagliatelle w wersji też nie do końca wegańskiej, ale takiej bezmlecznej po prostu, bo dajemy masło, ale reszty produktów mlecznych unikamy, więc jest tam trochę mojej modyfikacji. Więc tak, teraz wstawiliśmy tagliatelle, sos do tego, do... Fajnie, że się w ogóle odezwałaś, bo ja nie widzę, kto mnie ogląda, ile osób mnie ogląda, w ogóle nic nie widzę. I nie wiem, czy gadam do siebie, czy nie, ale spoko, wychodzi mi jak coś, nie? Dobra, tagliatelle nam się robi w małym frędzie. Teraz przechodzimy do dokończenia zupy. Okej, więc tak, wchodzimy w ostatnio gotowane. Zupa, uruchom ponownie. A nie, powinnam zrobić znów, to wtedy byśmy wskoczyli na krok, na którym skończyliśmy. Okej, okay. O, znów. Dobra, udało się. Super, dobra. Więc tak, dajemy szpinak teraz. Więc damy teraz szpinak. 200 gram, ile tutaj jest? 450. No dobra, teoretycznie powinno mi wystarczyć. Wtarujemy. Dobra. 250. Może być. Dobra. Dalej. Założyć miarkę z pokrywą. OK. Gdzie jest miarka? Tam. O, jest. Miarka tutaj. Miarka. Dalej. I ustawić obroty 1. I gotujemy przez 3 minuty. U nas 8 osób pokazuje. O, super! Fajnie, cieszę się bardzo, że dziękuję w ogóle za informację, nie widziałam. Słuchajcie, jak macie ochotę, możecie udostępnić tego live'a znajomym. I oglądajcie! No i ty mam krzyczy i oglądajcie. Więc tutaj mi kibicuje, fajnie, cieszę się bardzo, że mi dzieci kibicują. No, macie ochotę, udostępnijcie. Przypomnę Wam teraz, że mamy raty zero na Thermomix. Właśnie się zaczęły. Zachęcam Was, jeśli macie znajomych, którzy zastanawiają się nad zakupem Thermomixa, to jest to fajny moment, żeby sobie na niego pozwolić. Mamy raty 20 i 10. A jeśli ktoś się zastanawia, nie jest przekonany, zapraszam do mojego dzisiejszego live'a rano, który był właśnie o tym... na którym opowiadałam o Thermomixie i odpowiadałam. Dziękuję bardzo! Słuchajcie, i opowiadałam o tym, co wchodzi w skład Thermomixa, co można w nim zrobić, do czego się przydaje. Dzięki temu taka osoba, która się zastanawia, a nie chce napisać na przykład do przedstawiciela, bo się wstydzi, bo nie chce nikomu zawracać... Za chwilę! Bo nie chce zawracać głowy. Wiecie, jak to jest, nie? Że niektórzy ludzie nie mają ochoty po prostu za... Nie chcą nikomu zawracać głowy, a nie wiedzą, gdzie, szukają opinii i tak dalej. To jest to live dla takich osób, które mogą sobie w spokoju obejrzeć takie nagranie, w którym opowiadam o tym, co wchodzi w skład Thermomixa, co można z nim zrobić, do czego go wykorzystać i dzięki temu te osoby będą mogły spokojnie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dla mnie, czy to jednak nie jest dla mnie. A dodatkowo dostajecie fantastyczne prezenty z katalogu prezentów za polecenie. Warto naprawdę, bo są fantastyczne formy kamienkowe teraz. A Tymek chce się pochwalić swoją zabawką? Tak, poczekajcie, tu mamy chwilę. Ten jest zły! Ten jest zły! Słyszycie? A ten jest zły! A ten jest zły? Też jest zły i on walczy z nimi. On? No oni walczą ze sobą w sensie, tak? Tak, walczą. A ten salony jest dobry. No, dzisiaj dziecko mnie zmotywowało do tego, żebym pomogła mu układać klocki Lego i składać tą zabawkę. Ja tak nie lubię takich rzeczy robić, wiecie, nie potrafię nawet, nie? Takie dziubać klocki, wszystko to poukładane, to nie jest dla mnie. Wolę po prostu stanąć tutaj i malować na przykład. Wolę malować, czy tam z dzieciami swoimi się wygłupiać. Dobra, słuchajcie, zostało 20 sekund. I tutaj pewnie będziemy zaraz wszystko miksować. Fajnie, że to się podgrzewa, bo dzięki temu ten szpinak zamrożony, który tam jest, trochę się rozpuści. Temperatura spadła, widać, ale ja tutaj też narozsypywałam. Przetrę sobie. Dobra. Kochanie, za chwilę, tak?
200 gram jogurtu. Odpuszczam, masło daję. U mnie jest wszędzie masło, bo masło daje fantastyczny aromat. Thermomix to mój najlepszy zakup. Cieszę się bardzo, że jesteś zadowolona. No, nie tylko ty. Moi wszyscy klienci są zadowoleni. I to mnie bardzo cieszy, bo każdy z nich jest bardzo dobrze zaopiekowany. Dobra. I teraz wrzucamy trochę masła. Wiecie co, ja tego masła wrzucam, no nie wiem, z 40 gram, naprawdę więcej nie ma sensu wrzucać. Dalej, szczyptę gałki muszkatołowej, znowu mamy gałkę. Dobra, przypominam, do zupy poszły ziemniaki, cukinia i szpinak. No oczywiście czosnek i ten, poczekajcie, sól, jeszcze szczypta soli. Dalej. Słuchajcie, już friend skończył nam tutaj gotować. Zobaczymy, co będzie w kroku dalszym. I zobaczcie, jak się robi zupę krem. Na początku nastawiamy obroty 4, a potem na dole jest napisane, żeby zwiększyć stopniowo obroty do 8. Więc stopniowo zwiększamy obroty. I jeden z oglądających wyjaśnił mi, że to jest bardzo ważne. Dzięki temu zupa jest bardziej kremowa i dlatego się powinno zwiększać stopniowo, a nie od razu ustawiać na 8. Całe miksowanie zupy trwa około minutę. 30 sekund. O, już widać, tutaj wyskakuje mi zupa, zaraz Wam pokażę. Dobra, słuchajcie. Coś musiało wejść pod uszczelkę, bo mi pociekła zupa po boku. Dobra. Tak się dzieje, kiedy jest coś tam wchodzi, nie? To wtedy tak się dzieje. Dobra. No i zobaczcie. Zupa jest gotowa? Gotowa? Tak, gotowa. I trzeba, znaczy nie, no nie jest gotowa, bo trzeba do niej dogotować jajka. Zobaczcie, jaka piękna zielona. Możecie, jak Wam zostanie, możecie ją zamrozić po prostu i wyciągnąć, kiedy będziecie potrzebowali. Mama, wiesz co? Słuchajcie, sól. Tak? Jak na moje oko, to trzeba dodać trochę soli i wymieszać, ale to można zrobić już na frędzie, a teraz przejdziemy sobie do tego sosu. Czyli wchodzimy znowu, słuchajcie, w ostatnio gotowane tiagatelle, znów, tak, to można sobie doprawić, tak, czy tam brakuje Wam soli, czy pieprzu, czy coś tam, to już doprawiacie sobie po prostu pod własne uznanie. Ale kremowość zupy jest rewelka, po prostu taka aksamitna wręcz. Dobra, i jedziemy dalej. Dobra, to jest zrobione przez otwór w pokrywie, powinniśmy dawać. Aha, jeszcze szpinak, czyli można dodać jeszcze szpinaku. Ja dodam po prostu tą resztkę, którą tutaj mam. I nastawię na mieszanie i gotowanie. Baromę wyłączę, żeby już aż tak nie było gotowane. Są tu obroty wsteczne, więc to niech się po prostu samo... Co, kochanie? Kochanie, 5 minut. Amelko, masz tam kanapkę na stole, tak? Zrobione. No. Przygotowałam dzieciakom, żeby głodne mi tutaj nie chodziły. No i właśnie. I wystarczy teraz makaron ugotować, dogotować jajko. Zupę możecie sobie zamrozić na przykład. O, właśnie, a propos, wymieszam ją. Też możecie w termomiksie wymieszać. Użyć do tego termomiks, żeby wymieszać zupę. I po prostu doprawiacie. Kremowość jest fantastyczna. Smak jest obłędny. Zobaczcie jeszcze tutaj.
Tylko troszeczkę soli dosypać i można jeść. No i właśnie, zupa Wam zostaje, wekujecie, mrozicie, wyciągacie na w czarnej godzinie, możecie do tego zrobić właśnie jajko, możecie na przykład makaron ryżowy, u nas makaron ryżowy idzie, jest bardzo, bardzo smaczny, sprężysty, to nie jest to samo co makaron z ciecierzycy, czy makaron pełnoziarnisty, czy makaron kukurydziany, który wiecie, zaraz po ugotowaniu jest taki, nie do zjedzenia. Ten właśnie jest taki fajny, sprężysty, tak samo jak pszenny, rewelacyjny, naprawdę Wam serdecznie polecam. Dobra, więc tutaj nam się skończyła zupa gotować. Teraz czekamy, aż nam się sos szpinakowy zrobi. Można już wyłączyć, myślę, że to już jest gotowe. Dalej, przez otwór, dobra, dalej ugotowany makaron przełożyć do dużej miski, polać sosem szpinakowym, wymieszać kopystką i położyć na talerze. Także tak to wygląda. A, jeszcze, bo on właśnie jak się nagrzeje mocno, to zanim on się otworzy, to obniża temperaturę, żeby po prostu było to dla nas bezpieczniejsze. Dobra, słuchajcie, jak wygląda sos szpinakowy z Thermomixa? Już Wam pokazuję, zobaczcie. Zobaczmy, jak to smakuje. No rewelka. Tego mi brakowało. Uwielbiam sos szpinakowy. Gorące. Czyli będę miała na jutro na pyszny, zielony obiad. No. Okej. Okay. Więc ja Wam bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście tutaj ze mną i że daliście o sobie znać. I za udostępnienie też bardzo, bardzo dziękuję za polecenia i za wszystko, za całą Waszą życzliwość. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że jesteście i cieszę się, że mogę być częścią zmiany, która zachodzi w Waszym domu. Wiem to właśnie, bo piszecie też do mnie, że właśnie dzięki mnie gotujecie więcej, zdrowiej, zamieniacie, eksperymentujecie, próbujecie, więc bardzo się cieszę, że mogę się do tego przyczynić. Ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. W naleśnikach, super, to jest też fajny sposób, a jeszcze właśnie, a propos szpinaku, gofry szpinakowe, naleśniki szpinakowe, bułki szpinakowe, chleb szpinakowy można zrobić, ciasto szpinakowe, słuchajcie, lody szpinakowe, słuchajcie, tyle rzeczy można ze szpinakiem zrobić, że to jest po prostu głowa mała, więc wykorzystujcie to, bo szpinak ma naprawdę masę wartości odżywczej, ma masę witamin, ma masę minerałów, ma chlorofil, który jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, który też ma właściwości przeciwnowotworowe, stymuluje odporność. Naprawdę jest jednym z takich właśnie superfoods, które w małej ilości dostarczają bardzo dużo wartości odżywczej, więc kombinujcie z tym szpinakiem, jedzcie go świeżego, w szejkach, różnych kombinacjach, po prostu go jedzcie. Dobra, buziaki, pięknego wieczoru. Mua. Pa, pa! Pa, pa!